Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek Wiedźmina, drugiej części Zabójcy Królów. W tym odcinku będę szukał sposobu, jak mogę nauczyć się wykonywać kartacza, żeby ruszyć z tym zadaniem pobocznym. Ogłoszeń już nie ma. Sprawdzę jeszcze we flotce, może są jacyś handlarze tu w ogóle. Witaj, synu. No siema. A ten gościu od ziółek, on powinien mieć jakieś tam przecież schematy. Może ma na kartacza. Witam w moim skromnym sklepie. Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia. Dobra. Co on tu ma? Rytuał, panie. Amalofa, kipiel, wirga. Myślę, że Viagra. Dobra, czyli on tutaj nic nie ma. Polecę jeszcze w tamto miejsce. Co gościu książkami handluje. Jest jakaś hacjenda. Czy ja mogę tu wejść i przeszukać ją? Nie. A szkoda, szkoda. Tu ryby nie potrzebuję. Witaj. Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam, witam. Fioravanti jestem, kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Kejrana? Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loredo wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być, psia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demavenda i powiadam ci... Demavend nie żyje. Teraz, jeśli pozwolisz, przejdźmy do interesów. Proszę, mogę z nim zagrać w kości albo pohandlować. Najpierw pohandluję, później w kości zagram. Dawaj, co ty masz? Czajkę, czerwona mgła. Skąd brać tą runę srebra? Co nie przydałaby mi się ruda srebra? Rzemiosło. Okej, czyli on nie ma książek z recepturami na kartacza. No to idę do jednego miejsca, które mi przychodzi do głowy, czyli tutaj do tego gościa, który miał dosyć sporo receptur. One chyba były drogie. Czy ja w dobre drzwi wszedłem? Nie. To nie znaczy, że nie mogę okraść tutaj mieszkańców Flotsam. Skoro nie wyrażają sprzeciwu, to czemu nie przy okazji? Uwaga, a wypadki przecież się zdarzają. Pożar w kuźni to częsta rzecz, a ze złamaną ręką dobrą broń trudno wykuć. Co? O, grozisz mi? Grozi mu? To w czym możemy pomóc, he? Powodzenia, Wiedźminie! No i nie dowiedziałem się, czemu mu groził i za co. Głupstwo! Dobra, mów mi, co pozwolisz, masz, że rzucę okiem na twoje książki. A proszę bardzo, nie śpiesz się. Chciałbym zagrać w kości. Jak zobaczę, że... Wrócę tu. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki. A proszę bardzo, nie śpiesz się. Pohandlujmy. On ma tylko książki. Okej. Nic mi z tego nie, się nie przyda. Idę jeszcze do tamtego kupca. O kurde. Ile on tu ma fantów ciekawych. Nie ma schemat na olej. Kurde. Co to jest za broń? Od 7 do 20. Od 10 do 20. W sumie wszystko ma zużyte to. Bez sensu, żebym to nosił. Dobra,
Dobra, idę z tamtym gościem zagrać w kości. Jak mi się nie uda na kartacza teraz zrobić, zdobyć przepisu, to po prostu zajmę się tym Kairanem całym. No, ładne porządki tu panują. Krasnolud Kowal odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, elfy... Zagrajmy o 7. Co on ma? Kurde, on ma trójkę, ja mam dwójkę. Dwie pary mam. A ja nie rzucam? Komendant zrobi z nimi porządek. Dobra, jeszcze raz. Niech tylko... O 10. Co on tu ma? Widzę, że ma jedną parę. Ja mam też jedną. No i jedną mam. I dwie pary mam. No to się odkułem. Prędzej z nieba spadną sardele, niż Loredo złapie Jorveta. Co? Nie dam złego słowa powiedzieć na komendanta. To zacny człowiek i patriota. Dobra. Dobra, chyba nie ma co szukać. Idę na Kairana. Gdzie on się udać? Znajdź próbkę jadu Kairana w jego leżu. Wychodzimy z flotsam. Główną bramą. Jeszcze widziałem chatkę kupca po drodze może. To jest jakaś zielarka. Nie wiem, ciężko stwierdzić, w sumie odwiedzę ją. Ją jego, bo jeszcze w sumie nie wiemy, kto tam mieszka. Może oni tu wiedzą, jak kartacza zrobić. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Podobno nie chcesz pozbyć się trola. Jak go zabraknie, kto będzie moc utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak odbywa o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano. Kłopot w tym, że nam się trolisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przestanie chlać, to... Jestem Wiedźminem, nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. I za 200 orenów... Mam się udać do legowiska trolla. Żegota. No to jest Żegota. On jest jakimś kozakiem rzemieślniczym. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Coś się porobiło z potworami. Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Okej, czyli będzie trzeba tu wrócić, tak czy siak? Handlujmy. On tu ma za zbroję. Nowego ulepszenia też w sumie nic. Przepisy. Czemu nikt nie ma przepisu na kartacza?
Co on jeszcze? Wykonaj dla mnie przedmiot. Jaki przedmiot może on dla mnie wykonać? Dobra. Czyli to samo, co tamten krasnolud? Okej. Okay. Niczego się nie dowiedziałem. Edric, to nie. Dobra, trzeba iść dalej. Przez tą rzeczkę i w lewo gdzieś powinienem się udać. Tak? Ta mapa jest w ogóle na tyle dokładna? Chyba tak. Coś mi się tu pokazuje, jak się zbliżam do tego momentu. Dobra, chyba zapis gry albo doczytywanie elementów świata. I zwłoki w ogóle, że ci ludzie się nie zastanawiają, kto to jest. Dziwne. No dobra, byłem tutaj. Sklep, kurde, sklep by mi się przydał. Czy tą trasą dojdę do sklepu, czy nie bardzo? Co to za żul tam się kręci? O, bandyci. O kurde. Takie wieśniaki mnie dojadą. Dobra, tego polecę Ardem. Co bandyci mieli przy sobie? Rudę żelaza. Czemu nie rudę srebra? Drabina sznurowana. To raczej mi się do niczego nie przyda. A tamten kozak z halabardą miał coś przy sobie cennego? Muszę się cofnąć do tego sklepu, bo ewidentnie ta droga do niego nie prowadzi. Co chwilę jeszcze się doczytuje świat, bo widzę, jak mi tylko mryga w prawym dolnym rogu ekranu ikona. Widzę, jakiś cmentarz jest chyba. Ciekawe, czy jakichś bandytów spotkam na swojej drodze. Chyba jest spokój. Dokąd mnie zaprowadzi ta ścieżka? Czy Geralt jest w stanie się wspiąć na nią? Nie, na pewno nie tam, gdzie bym chciał.
Ja tam widziałem jakąś ścieżkę prowadzącą do tego sklepu, być może będę musiał się udać tam krom. Las nieopodal Flotsam. Bindugga. Ktoś mi się pojawiło na zielono, czyli to powinien być jakiś przyjaciel. Aha, dobra, to jest sołtys, ten od trolla. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Dobra, widzę sklep, tu jest jakieś zbiorowisko. Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfia Suko. Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo, wszystko... Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Coyatel! Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Dobra, pod Flotsam. Zanim się tam udam, chciałbym sprawdzić, co jest w tym sklepie. Chyba jakaś zielarka. Veiopatis. To jest Veiopatis, książka. Veiopatis, zapomniany bożek z Doliny Pontaru, odbiera jeszcze cześć w leśnych osadach. Ale jego czas już przeminął. Ofiary składają mu jeszcze nieliczne kapłanki, czarownice, ale nikt już nie chce uczestniczyć w ich obrzędach. Za czasów ludzkiej kolonizacji Veiopatis był bóstwem strzeżniczym, kojarzonym z przyjazną rzeką i strzegącym ludźmi przed niebezpieczeństwami lasu. Dupy z jego podobizną wytyczały granice między tym, co oswojone, a tym, co dzikie i niebezpieczne. Veiopatis dawał ludziom ryby i ułatwiał żeglugę, a jego imieniem odganiano bestie. Był jednak kapryśny i groźny. Dzisiaj, gdy wędrujący przez las natrafią na bałwana z otwartą paszczą, sądzą, że mają do czynienia z podobizną okrutnego monstrum. Jakiś wpis o bożku. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga, reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk? Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Veiopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Pograjmy w kości. Rzucam kośćmi. O, jakaś trawka w ogóle. O, ja tu widzę jedną parę tylko. A też ma jedną parę. Pyk, pyk, pyk. Dwie pary, wygrałem. Spoko, a teraz pohandlujmy. Alchemia, czy ona ma jakieś receptury? Olej. Olej przeciwko insektoidom. Puszczyk samu wilga, wilk. Większa celność ataków specjalnych. Receptura samum. Czemu nie ma receptury na kartacza? Przedmiot fabularny. Zielona pleśń. A kiedy mi się to przyda?
No, nie ma nic ciekawego. Opuszczam ten lokal. Znajdź próbkę jadu Kejrana w jego leżu. Najprostszym... Aha, jeszcze jedno jest zadanie. Kłopoty stronie Amalena. Elfkę oskarżono o szpiegowanie na rzecz Skojatel i wprowadzenie strażników w zasadzkę. Był to ciężki zarzut i gdyby elfka okazała się winna, groziła jej śmierć. Geralt postanowił zająć się sprawą. Udał się do jaskini, do której poszli zaginieni strażnicy. Chciał ustalić, jaki spotkał ich los. Gdzie jest ta jaskinia? O kurde, po drugiej stronie Flotsam. To chyba najpierw wolę tego Kejrana ogarnąć. Dobra, ale najpierw chciałbym udać się na ten cmentarz, bo to jest chyba jakiś skrót, który pozwoli mi przejść dosyć szybko na drogę, z której zszedłem. Pójdę tędy. Znajdź próbkę jadu Kejrana w jego leży. Ja mam nadzieję, że ten Kejran nie czeka tam na mnie i to nie będzie walka z bossem. Jest to obozowisko bandytów. Tam co jest? Drugie ognisko? Drugie ognisko. Ile tych bandytów? Kuferek, może tu będzie coś ciekawszego. 50 orenów, no dobra. Zawsze coś. Niedużo, bo niedużo, ale zawsze. Poproszę Triss. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kejran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Może to do tego by się przydało, ta zielona pleśń. Dobra, muszę iść za Triss, tak? Płatki. Kurde, jakoś to źle wygląda. Czuję się jak przed walką z bossem. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Czyli ten statek to jest legowisko Kejrana. Medalion drży. To miejsce mocy. Gdzie już spierdzielasz? Ja
uchodźcy. Dużo uchodźców. Starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kairana i wynośmy się stąd. Dobra, widzę tam po lewej stronie. Jest coś podejrzanego. Są zwłoki. Kolejny naśladowca Dratewki. Toksyna Kairana zabiła go na miejscu. Próbka jadu. Dlaczego ja chcę próbkę jadu? Nie mogą sami sobie tego ogarnąć? Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie, w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. Fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kairana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Pokaż samodzielnie cieniokost lub porozmawiaj z Cedriciem. Aha. A mi pokazuje mapa? Żeby jednak pogadać z Cedriciem. No i dobra, idę sąd. Albo pójdę na statek, zobaczę, co tam jest. Może natknę się na jakieś fajne skarby, ciekawe. O, już widzę coś ciekawego. No serio, klucza potrzebuję. O, proszę, klucz kapitana statku. Raport kapitana, ćwiekowana skóra. O, my tu mamy dziennik kapitański, ekspedycja Delok Muin. Okazało się sukcesem, czar osłynę. Mimo, że czarodziej poszedł na dno, żołnierze dzielnie dają opór. Zapieczętowana kopia dziennika kapitańskiego Petra Sili. Jest to dokładna kopia dziennika kapitańskiego, do rąk własnych jego magnificencji rektora Uniwersytetu w Oxenfurcie. Dostarczyć za pośrednictwem królewskiej poczty.
Kto we Flotsam korzysta z królewskiej poczty? Mógłbym to podrzucić. Chyba ty jeszcze nie potrafi pływać w tej części. Dobra, to pora ewakuować się stąd czym prędzej. Żadnych wskazówek, które raczej nie powinienem spotkać odnośnie walki z Kairanem. Samego Kairana też raczej nie. Czyli czeka mnie walka z chorym Kairanem. Okazuje się, że Kairan ma raka. Kto by się spodziewał. Jestem Cedric. Dobrze, że bandyci się nie odradzają na swoich posterunkach. Tu są łachmany. Łachmany mi nie są do niczego potrzebne. A ten co tutaj miał? Drabinę chyba, tak? Nurowaną. Tak jest. Eliksir Mangusta. Proszę. Czemu nie kartacz? Wydałby mi się eliksir Arda Kartacz. Może on dla mnie coś pohanduje ciekawym. Okej. Okay. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Przepisy Flara. Jest kartacz, dobra. Kupuję kartacza. Na Flarę. Co daje Flara? Rozświetla obszar wokół miejsca detonacji. Mierdziuch. Onsacz. Pułapka rani odłamkami. Ej, też w sumie fajne się wydaje. Pożoga. Pożoga też jest ciekawa. Detonuje inne pułapki i podpala. Schemat. Pułapka na Kairana. Sporo orenów kosztuje. I wymagane składniki. Żelazna rama. Olej mam, rudę żelaza mam, rudę srebrza też mam. Dobra. Potrzebuje cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. No to przy okazji będę w stanie zrobić to zadanie na Nekery. Wykonam obie te kartacze. Stwórz, ile fabryka dała.
co ja mogę jeszcze zrobić? Co takiego fajnego kupiłem? Kartacz mangusta. Smoczy sen. Petarda uwalnia obok łatwopalnego gazu. Wilga. Kartacz jaskółka, gwiazda tańcząca. Obrażenia od 10 do 40. Brunatny olej. Jaskółki nie jestem w stanie zrobić. Jestem. Co robimy? Kartacz, kot, krew i flaki. Plus 10% mangusta. Okej. Dobra, to powinno wystarczyć. Mamy sporo kartaczy. Tak, przynajmniej tak jest. 26 kartaczy, dobra. Potrzask. Jakieś nożyki do rzucania mam w sumie tylko dwa, ale nie będę ich jeszcze używał. Później sobie zbiorę może więcej. Czyli jestem gotowy na zdanie Nanny Kerry. Rzeka tajemnic. Nasz bohater doszedł do słusznego wniosku, że kapitan miał zamiar zdać relację ze swojej podróży, lecz z przyczyn niezależnych nie zdołał wysłać rękopisu. Wiedźmin postanowił zrobić to za niego, korzystając z poczty królewskiej, do której dostęp mają temerscy urzędnicy. Kto z woli króla piastował urząd we Flotsam? Odpowiedź na to pytanie była prosta. No nie taka prosta. Okej. Okay. Zlecenie na Neckery. W następnym odcinku się skupimy właśnie na nim. A w tym dziękuję wam za uwagę i zapraszam jutro, jak będę starał się wyczyścić właśnie te wszystkie gniazda i tunele. Dzięki i na razie.